Słuchajcie, dzisiaj jest, że tak powiem, powstaje nowy projekt. Nowy projekt skali cyfrowej, słuchajcie, na LEDach. Tu mam już mniej więcej, tak wygląda schemat. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, tak z monitora. A tutaj właśnie powstała płyteczka, którą za chwilkę będę trawił. Słuchajcie, to jest podwójna płytka montowana jedna do drugiej. Można skleić, zlutować, a można zastosować piny, nie? Na piku 16F628A z odświeżaniem z kwarcem 20 MHz, czyli odświeżanie 64 kilobity, a nie 256 kilobitów. Kurde, co ja gadam. Dobra, wybaczcie, 64 dzisiaj nie myślę już. Jeszcze tylko chciałem zrobić tą płytkę, zaraz druknąć. Tutaj przygotowany jest sprzęt do wytrawiania, że tak powiem, płytek. Właśnie się zagotowała woda do nowego kwasu, także może coś tu z tego będzie. Tak wyglądają te dwie płytki. One będą ze sobą razem zlutowane. Jedna z wyświetlaczem w pionie, druga z tym mikrokontrolerem w poziomie. No i tutaj takie małe przygotowania były tutaj do budowy TRX-a, nie? A tak przy okazji chciałbym odpalić sobie tego LA1135. Prawdopodobnie fajny scalaczek, nie? No i dobra, słuchajcie, tutaj takie rozpiski, nierozpiski, tutaj troszeczkę siedziałem jeszcze. Trochę tam zmian w kodzie źródłowym, bo no, trzeba na LEDy, nie? Z tego, wtedy co robiłem na tych wyświetlaczu, w tamtym moim radyjku jest na LCD. W tej chwili tutaj musiałem zastosować inny procesor, inny mikrokontroler, żeby to ogarnąć. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, robimy płyteczkę najpierw. Słuchajcie, nowiutki kwas właśnie się rozmieszał. Jak widać, jest bezbarwny. No i dobra, wkładamy płyteczkę, uwaga. Trochę przemieszamy. Dymi. Podymiło i można wyciągać, słuchajcie. To jeszcze troszeczkę minimalnie tutaj z tej strony, ale dobra, wyciągamy to, sobie odpadnie za chwilkę. W ujęciu, osuszeniu wygląda to tak. Mało widać, co? Widać, zaraz będzie lepszy efekt, jak to zmyję. Słuchajcie, trzeba nawiercić, ładnie przeciąć, bo to są dwie płytki. 0,4 mm. Co niektóre ścieżki. Bez najmniejszego problemu. Te grubsze oblewanie masą to jest kłopot. No dobra, będziemy działać dalej. No dobra, a tak już wygląda wyświetlacz zamontowany do płytki i będziemy zaraz montować na tej płytce resztę. Będziemy programować tego pika, którego tutaj mam do włożenia. Będziemy musieli podstawkę, bo mam jeszcze różnych tych pików 16F627, 628 i chciałbym, żeby na tym 627 też to poszło, bo ich mam sporo. Także mógłbym zrobić takich częstotliwościomierzy parę. Jak już projekt powstał, to może warto. Częstotliwościomierz z możliwością nauczenia się pośredniej, czyli ustawienia offsetu i na LEDach, nie? No i na LEDach. Oczywiście można to inaczej złączyć niż ja tutaj to złączyłem. Można tutaj dać kołki, dystanse, można położyć jedno na drugie w tak ala kanapkę, nie? No ale na razie jest tak. Tak będzie u mnie, nie? Teraz będę montował resztę. No, liczniczek zmontowałem, słuchajcie. Tu mam generator podpięty, taki pi razy oko i
pokazuje elegancko. No, zaraz przełączmy sobie tutaj, zaraz zobaczymy. Momencik, włączmy sobie modulację, nawet z modulacją. Zobaczmy, co on tu pokaże. Tak to wyszło mniej więcej. Musiałem tutaj jednak rezystory poprzepinać, bo odwrotnie zaprojektowałem płytkę. Złączę po prostu do płytki. No, ale jest ok. Słuchajcie. 3700. No, będzie dobrze, słuchajcie. Jest możliwość programowania tutaj tym przyciskiem. Wszystko się odbywa. To wyjście, quit. Pas. Dodaj pośrednio. Odejmuj pośrednio. Zerowanie. Możemy, jak dłużej przytrzymamy przycisk, to się zeruje nam licznik. I właśnie chyba dodałem pośrednio. Nie, nie dodałem. Dobrze jest. Dodaj quit. Gdzie jest quit? Jest. I dłużej przytrzymamy, żeby wyjść z quit. O, i teraz pokazuje nam aktualną częstotliwość jako częstotliwościomierz. Dobra, słuchajcie, ja będę go teraz pakował tak jedno na drugą w ala kanapka. Muszę rozlutować to wszystko i polutować to później piny, bo to ma się zamknąć, słuchajcie, w obudowie od starego radiotelefonu. Gdzieś tu miałem tych takich radiotelefonów, tych starodawnych, o, tego typu obudowa. Tutaj będzie z przodu właśnie wyświetlacz i pokrętło od wolumy, wyjście na mikrofonogłośnik, bo to będzie już razem. No i to trzeba wszystko zapakować, słuchajcie, do jak najmniejszej. Czemu się... Aha, dobrze, oszczędzanie baterii się włączyło. Jak dłużej jest, stoi częstotliwość nieużywana, chyba że się zmieni VCO, to wtedy się pokaże, się wyświetli. Jak 30 sekund mamy na to, to się wyłącza LED, wyświetlacz, po prostu, żeby zaoszczędzić baterię, nie? No i dobra, słuchajcie, jest to projekt według DL4YHF. DL4YHF, troszeczkę zmodyfikowany, przerobiony, tam pod swoje potrzeby, zobaczcie, się wyłączyło. A ruszamy częstotliwością i już leci z bani. 10-zakresowy VCO będę teraz stworzył. Też miniaturowe ma wejść w taki ekran maksymalnie. I z przełącznikiem 10-pozycyjnym, takim malutkim, obrotowym. Zobaczycie. To w następnych odcinkach. No, jak tutaj widać, wyszło. Tutaj jak widać, heks jeszcze zapakowany. A, jeszcze jedna rzecz. Spróbujemy właśnie przerobić to teraz na tego pika. Przeprogramować, gdzie ja go wsadziłem, tutaj, na te piki 627. One są tańsze o połowę i są dostępne od ręki, a ja ich mam chyba z 4 sztuki i zobaczymy, czy zatrybi na tym, nie? Programować się programuje, bo już tutaj podpinałem programatorek, tutaj obcykałem moje wyświetlacze, bo inne miałem. Działa, słuchajcie. No słuchajcie, pełen sukces. 628 wymontowałem, 16, a 627 wmontowałem. On ma, ten ma dwa, Boże, 20, myślałem, że 20 MHz kwarc nie pójdzie na 627, bo jest zwykły P, ale idzie. Pracuje wszystko elegancko, słuchajcie, działa. Ekstra. Częstotliwość. No i dobra, wszystko na temat. Ciekawe, do jakiej częstotliwości maksymalnie pociągnie ten multimetr. Z tego co piszę, 50 MHz z B, BFI, nie, czekajcie, BY90, ja wstawiłem BSX67, on ma większe wzmocnienie niż BY. Czułość ma ok też, bo nawet wystarczy, słuchajcie, o tako dotknąć wejścia. Czymś metalowym i już pokażę nam herca. O. Widzicie? Dobra, wszystko tacy. Czyli skalę składamy teraz już jak kanapeczkę, ekranujemy całkowicie no i mamy mierniczek. Ja pozdrawiam, mam nadzieję, że będą łapki w górę. Piękna sprawa, że tak powiem. Miernik częstotliwości do 50 MHz maksymalnie. Z możliwością programowania offsetu.
Ekstra. O to chodziło. Pozdrawiam.